serii pod tytułem Podstawy Uwolnienia, Derek Prince dzieli się ponad 20-letnim doświadczeniem w służbie uwolnienia. Oto pierwsza część. Jak rozpoznać wroga? Tematem tego i następnego wykładu są podstawy uwolnienia. Podtytuł brzmi: wszystko, czego kiedykolwiek chciałeś się dowiedzieć o demonach, ale bałeś się o to zapytać. W ciągu tych dwóch wykładów mam zamiar wykonać zadanie prawie niemożliwe. Omówić w ciągu dwóch godzin każdy z głównych aspektów tej służby. Oczywiście nie szczegółowo, ale w zarysie. Myślę, że właściwym jest rozpoczęcie rozważania tego zagadnienia od służby Jezusa. Chciałbym zacząć od pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Powtarzam wielokrotnie, od czasu, kiedy się tym zajmuję, że nie mam ambicji, aby udoskonalać służbę Jezusa. Myślę, że niektórym ludziom się wydaje, że można by to dzisiaj zrobić lepiej. Moje nastawienie nie jest takie. Kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę, rzeczą, która najbardziej wstrząsnęła ludźmi, był Jego sposób postępowania ze złymi duchami. I jest godny podkreślenia fakt, że był to ten rodzaj cudu, który nigdy wcześniej nie został opisany w Starym Testamencie. Prawie wszystkie inne Jego cuda, tak jak uzdrowienia, pomnożenie pokarmu, panowanie nad siłami przyrody, były wcześniej opisane w Starym Testamencie, ale nie ma w Starym Testamencie opisu wyganiania demonów. Ludzie, którzy byli tego świadkami, pozostawali pod wielkim wrażeniem tego, co się działo. Pierwsza relacja na ten temat dotyczy synagogi w Kafarnaum. W Ewangelii Marka, rozdziale 1, w wersecie 23 czytamy: a był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. W języku greckim jest powiedziane w nieczystym duchu, co jest nieprzetłumaczalne na język angielski. Myślę, że może najlepszym współczesnym tłumaczeniem tego jest sformułowanie pod wpływem nieczystego ducha. Są trzy inne sformułowania, mniej lub bardziej wymiennie stosowane: demony, złe duchy i duchy nieczyste. Dotyczą one specyficznych typów duchów, takich jak duch niemocy czy duch strachu. A był w synagodze człowiek pod wpływem ducha nieczystego, który krzyczał. Zauważcie, że krzyczał nie człowiek, a duch. Mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. Zwróćcie uwagę, że złe duchy natychmiast rozpoznały, kim był Jezus. Jego uczniom zabrało to być może ponad rok, zanim zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, kim On był naprawdę. Duchy wiedziały natychmiast, one się Go bały. Zwróćcie także uwagę na kombinację liczby pojedynczej i nogi. Jest to bardzo typowe. Kiedy Jezus mówił do Gerazyńczyka, spytał go: jak Ci na imię? Ludzie pojedynczy. A on odpowiedział mu: na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu. Ta kombinacja liczby pojedynczej i mnogiej jest charakterystyczna dla demonów. Werset 25. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. W greckim powiedziane jest dosłownie: zamilknij, wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. Zwróćcie uwagę, że towarzyszyły temu bardzo dramatyczne fizyczne objawy. To nie było zachowanie normalne dla synagogi. Ktoś powiedział mi kiedyś, że z większości kościołów ten człowiek zostałby wyrzucony. Natomiast Jezus wyrzucił demona z człowieka, a człowieka zostawił w synagodze. Rozumiecie to? W następnym wersecie czytamy: i zdumieli się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą? Lub co to jest? Nowa doktryna? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie Galilejskiej. To jest prawda.
Sytuacja się nie zmieniła. Jeśli spowodujesz, że złe duchy zamanifestują swoją obecność i zaczniesz się z nimi rozprawiać, wieść o tym natychmiast się rozniesie w koło. Jest to rzecz, która nadal wywiera ogromne wrażenie na ludziach, będących tego świadkami. Sprawą, którą chcę podkreślić, jest to, że Jezus nie rozprawił się tutaj z człowiekiem, ale z duchem, który był w tym człowieku. I nie posiadamy żadnych wskazówek, że ten człowiek zachowywał się przedtem nienormalnie. Rozumiecie to? To obecność Jezusa i pomazanie Ducha Świętego, które na nim spoczywało, sprawiło, że objawił się niewidzialny demon w tym człowieku. Później, tego samego dnia, następuje dalszy rozwój tej służby. W wersetach od 32 do 34 czytamy: a gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętani przez demony. Pozwólcie, że powiem raz na zawsze, nie lubię tłumaczenia opętany przez demony. Gdybym miał napisać odpowiadające temu greckie słowo z literami angielskimi, brzmiałoby ono mniej więcej tak. Gdzie daimon jest rdzeniem pochodzącym od rzeczownika demon, rozumiecie? A przyrostek izomai tworzy stronę bierną, być zdemonizowany. To mogło być najlepsze tłumaczenie, być zdemonizowany. Tłumaczenie opętany przez demony nieszczęśliwie zaciemnia to zagadnienie dla milionów ludzi, ponieważ mówią: jak chrześcijanin może być opętany przez diabła? Ja odpowiadam, że prawdziwy chrześcijanin nie może być opętany przez diabła. Prawdziwy chrześcijanin jest w posiadaniu Jezusa. Jednakże u wielu prawdziwych chrześcijan są dziedziny, w których są zdemonizowani, w których są dotykani i dręczeni przez demony. Są to dziedziny w ich życiu i charakterze, nad którymi oni sami nie mają pełnej kontroli. I w tym sensie są zdemonizowani, ale nie opętani przez szatana. Gdybyśmy mogli usunąć tę jedną przeszkodę wynikającą z trudności tłumaczenia, moglibyśmy posunąć się o wiele dalej w zrozumieniu rzeczywistości. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i którzy byli zdemonizowani. I rzeczywiście, Nowy Testament nie robi tu żadnego rozróżnienia. Jezus też nie robi. Zupełnie podobnie postępował z chorymi i zdemonizowanymi, wyjmując problem całościowo. I całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trafiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znały. Przekład Biblii Króla Jakuba i wiele innych używa zwrotu wypędzać demony. Ja wolę tłumaczenie Filipsa, gdzie użyto słowo wydalać, dlatego że nie ma ono wielu religijnych konotacji. Jest proste, praktyczne i odpowiada rzeczywistości. Jeśli zachłyśniesz się dymem, to co robisz, aby się pozbyć tego smut? Wydalisz to. Obejmuje działanie woli, ale ma także aspekt fizyczny. Dlatego je lubię. Nie zawsze używam tego słowa, ale według mnie ono najlepiej oddaje jego znaczenie. On wydalił wiele demonów. Nie pozwolił demonom mówić, dlatego że go znały. Chcę przeczytać jeszcze jeden werset z tego rozdziału. Werset 39. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Tłumaczenie Filipsa mówi o kontynuowaniu nauczania i wydalania demonów w synagogach całej Galilei. Szczególnie podoba mi się użycie słowa kontynuacja, które oddaje sens zgodnie z oryginałem. Podkreśla fakt, że nie był to pojedynczy, dramatyczny przypadek, który wydarzył się w jednej synagodze, ale że była to stała praktyka w każdej synagodze: głoszenie i wydalanie demonów. I robił to w całej Galilei, gdzie musiały być setki synagog. Widzicie, wielu ludzi ma takie nastawienie, że z pewnością są przypadki,
których koniecznie jest wydalanie demonów, ale są one rzadkie i wyjątkowe. A jeśli już są tacy ludzie, to znajdują się raczej w więzieniach i zakładach dla umysłowo chorych. Ale chcę Wam zwrócić uwagę na to, że nie z tego typu ludźmi miał Jezus do czynienia. On miał do czynienia z ortodoksyjnymi Żydami, którzy spotykali się w każdą niedzielę w synagodze, a resztę tygodnia poświęcali swoim rodzinom, uprawianiu pól, łowieniu ryb, prowadzeniu sklepów itd. Byli to normalni, szanowani, religijni ludzie. Mieli jednak w swoim życiu pewne dziedziny, których nie kontrolowali samych siebie. Nie wyobrażajcie sobie, że osoba, która potrzebuje uwolnienia, musi być kryminalistą lub maniakiem. To są tacy sami ludzie, jak ci, z którymi mamy codziennie do czynienia. Nie jacyś wyjątkowi, dobrzy, szanowani, religijni ludzie, którzy chodzą do kościoła, mówią właściwe rzeczy. Ale gdzieś tam, w ich życiu, jest dziedzina zdemonizowana, nad którą nie mają kontroli. To może być w ich fizycznych pragnieniach, może w ich emocjach, może w ich umyśle. Później zajmiemy się poszczególnymi dziedzinami. Ale jeśli potrafisz zaakceptować to, co powiedziałem, będziesz mógł wyzbyć się wielu uprzedzeń, przeszkadzających w zrozumieniu tego problemu w sposób obiektywny. To śmieszna rzecz. Ale ludzie jednego narodu potrafią łatwo zaakceptować fakt, że ludzie z innego narodu mogą potrzebować uwolnienia. Mówiłem na ten temat w Danii. Duńczycy nie mieli problemu z uwierzeniem, że Amerykanie potrzebują uwolnienia. Widzicie? Natomiast Amerykanie bez trudu akceptują fakt, że Afrykańczycy potrzebują uwolnienia. Spędziłem 8 lat życia w Afryce i muszę Wam powiedzieć, że nie spotkałem tam tylu demonów, ile spotkałem w Ameryce. One różnią się tylko kulturą. Przystosowują się do swojego otoczenia. Spójrzmy teraz na inny obraz służby Jezusa. Właściwie mamy tutaj to samo wydarzenie, które zostało opisane w Ewangelii Marka. Czytajmy. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, wersety 40 i 41. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do Niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały. Nie musimy czytać więcej. Widzicie? Służby uzdrowienia i uwolnienia splatały się wzajemnie. Ludzie przyszli, bo byli chorzy, ale w wielu przypadkach ich kuracja wymagała wydalenia złych duchów. I zwróćcie uwagę, że Jezus kładł ręce na wszystkich. Była taka zielonoświątkowa tradycja, nie wiem czy jest nadal, mówiąca, że wkładanie rąk na kogoś, kto ma demona, jest niebiblijne. Jeśli tak jest, to Jezus był niebiblijny. Ja wolę jednak naśladować Jego niż tradycję. Spójrzmy na jeszcze jedno wydarzenie w synagodze. W Ewangelii Łukasza, rozdział 13, wersety od 11 do 16. Mamy tu opis kobiety, która nie mogła się wyprostować. Czytajmy według Biblii Gdańskiej. A oto była tam niewiasta, która miała ducha niemocy 18 lat, a była skurczona tak, iż się żadną miarą nie mogła rozprostować. Zauważcie, że było to spowodowane przez ducha niemocy, złego ducha, który skrzywił takie ciało, że nie mogła się wyprostować. Wtedy, gdy ujrzał Jezus, zawołał ją do siebie i rzekł jej: niewiasto, uwolnionaś od niemocy Twojej. Zauważcie, słowo uwolnionaś wskazuje na związanie. On mówi, że w jej wierze nic się nie zmieniło. Zwróćcie na to uwagę. I włożył na nią ręce, mimo że miała ducha niemocy, a zarazem rozprostowała się i chwaliła Boga. Wtedy odpowiadając przełożony nad bożnicą, który się bardzo gniewał, że Jezus w sabat uzdrawiał, rzekł do ludu: sześć dni jest, które trzeba robić. Wtedy przychodząc, leczcie się, a nie w dzień sabatu. Ale mu odpowiedział Pan i rzekł: obłudniku, a zaż każdy z was w sabat nie odwiązuje wołu swego albo osła swego od żłobu, ani wiedzie, żeby go napoił?
A ta córka Abrahama, którą był związał szatan oto już 18 lat, a zaż nie miała być rozwiązana od tego związania w dzień sabatu? Była to wierząca kobieta, była Żydówką, była członkiem synagogi i miała ten straszny fizyczny problem spowodowany przez ducha niemocy. Przede wszystkim nie był to fizyczny problem. W chwili, kiedy duch niemocy ją opuścił, wyprostowała się. To wymaga daru rozróżniania, ale ja chciałbym po prostu wskazać na fakt, że niektóre problemy, które skłonni jesteśmy klasyfikować jako fizyczne, są spowodowane przez złe duchy. Jezus rozprawiał się z niemocą, głuchotą i ślepotą, jak z problemami spowodowanymi przez demony. W wielu przypadkach posługa uzdrowienia ludzi polegała na uwolnieniu ich od duchów, które powodowały ich niemowę, głuchotę i ślepotę. Bez wchodzenia w szczegóły muszę powiedzieć, że w swojej własnej służbie widziałem przypadki tego samego rodzaju. Teraz już ostatni rzut oka na służbę Jezusa. Przeczytajmy nieco dalej. Ewangelii Łukasza, rozdział 13, wersety 31 i 32. W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do Niego: wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce Cię zabić. I rzekł do nich: idźcie i powiedzcie temu lisowi, to znaczy Herodowi: oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Występuje tu hebraizm. Dziś, jutro i trzeciego dnia znaczy od teraz aż do wykonania pracy. Tak więc faktycznie powiedział: mam zamiar robić dwie rzeczy: wyganiać demony i uzdrawiać. Tym rozpoczął, to robił i tym zakończył swoją służbę. Całe jego służby, od początku do końca, prawdopodobnie 1/3 czasu poświęcił uzdrowianiu chorych i wyganianiu demonów. Te dwie posługi były z sobą tak splecione, że naprawdę było niemożliwe odróżnienie jednej od drugiej. Następną rzeczą, którą chcę powiedzieć i którą krótko zilustruję, jest twierdzenie, że w Nowym Testamencie nikt nie został wysłany, aby ewangelizować, bez uprzedniego wyposażenia go w możliwość radzenia sobie ze złymi duchami. Nie ma takiego przykładu w Nowym Testamencie. Takie postępowanie jest niebiblijne. Spójrzmy na pierwszych 12 uczniów, którzy zostali wysłani. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 1. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Zauważcie, że pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było wyposażenie uczniów we władzę potrzebną do radzenia sobie ze złymi duchami. Następnie, pomijając listę imion, w wersecie 5 jest powiedziane: tych 12 posłał Jezus. Pomijamy części związane z naszymi rozważaniami i przechodzimy do wersetów 6 i 7. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły w domu Izraela. A idąc, głoście wieść: przybliżyło się Królestwo Niebios. Ale nie tylko głoście, róbcie coś. Co? Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie. To było zawarte w ich wyposażeniu i nakazie, które otrzymali. W 10 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy o dalszych 70, którzy zostali wysłani. Ewangelia Łukasza, rozdział 10, werset 1. A potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Przeczytajmy jeszcze werset 17, w którym zawarta jest relacja 70 po ich powrocie. Powróciło tedy owych 72 z radością, mówiąc: Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Co wywarło na nich największe wrażenie? To, że mieli władzę nad demonami. To nie było 12 uczniów, to było 70. Spójrzmy teraz na ostatnie polecenie na końcu Ewangelii. Najpierw Ewangelia Marka, rozdział 16, werset 15 i następny. Mark 16:15, he said to them,
i rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Werset 17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Jaki jest pierwszy znak? W imieniu moim demony wyganiać będą. Jezus ich nie wysłał, zanim się nie upewnił, że wiedzą, jak radzić sobie z demonami. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 28, w wersetach 19 i 20, mamy inną wersję tego wielkiego polecenia. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, czcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus powiedział, aby nauczali swoich uczniów wszystkiego, czego On ich nauczał. A jedną z głównych umiejętności, które im przekazał, był sposób postępowania ze złymi duchami. I powiedział im: kiedy będziecie czynić ludzi uczniów, nauczcie ich tego wszystkiego, czego ja was nauczyłem. A kiedy oni będą nauczać innych, niech przekażą im to, czego wcześniej nauczyli się od was. I powiedział im: jestem z wami aż do skończenia świata. Nie dał żadnych podstaw do zmiany tego systemu. To samo nakazał czynić w okresie od swojego odejścia aż do powtórnego przyjścia. Tak jest jego program. Tragedią jest to, że Kościół odszedł od niego. Nie ulepszył go, bo nie mógł. Nieszczęściem jest to, że w tej dziedzinie Kościół poniósł zupełną klęskę. W Nowym Testamencie jest tylko jedna osoba, oprócz Jezusa, nazwana ewangelistą. Tylko jedna. Naliczyłem 28 osób nazwanych apostołami, ale tylko jedna została nazwana ewangelistą. Czyż nie jest to znaczące? Nie wahamy się, aby nazwać kogoś ewangelistą. Każdy, kto nie jest pastorem we współczesnym kościele, musi być ewangelistą. Właściwie są tylko dwie możliwości. Ale kto był ewangelistą? Kto mi może powiedzieć? Jego służba została opisana w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 8, w wersecie 5 i następnych. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Przesłanie Filipa było bardzo proste. Zawierało się w jednym słowie. W Samarii głosił Chrystusa, a na drodze do Gazy Jezusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdyż posiadał doskonale zorganizowany komitet i chór. Nie? Gdyż go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem, co było pierwszą rzeczą? Duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych, ułomnych zostało uzdrowionych. Zauważcie, że pierwszą rzeczą w jego służbie jako ewangelisty było wypędzanie złych duchów. Dlatego twierdzę, że zarówno wzór, jak i nakaz Jezusa nie pozostawiają miejsca dla sług Bożych, którzy pójdą głosić dzisiaj Ewangelię bez uprzedniego wyposażenia w zdolność radzenia sobie ze złymi duchami. Nie wierzę, że możecie tam znaleźć takie przykłady. Chciałbym wam teraz przekazać pewną ogólną naukę dotyczącą natury demonów. Zajmiemy się teraz bliżej słowem demony oraz sposobów, dzięki którym możecie poznać, czy one działają w was lub innych osobach. Oczywiście są dwa dary. Dar rozróżnienia duchów i słowo poznania. Ale oprócz tego, co należy do sfery ponadnaturalnej, istnieją różne mieszane wskazówki, które powinny nas ostrzegać przed obecnością demonów, zarówno w nas samych, jak i w innych. Przede wszystkim musicie wiedzieć, jak już to mówiłem, że są one osobami bez ciała. Masz do czynienia z osobami, bezcielesnymi osobami, które mają ogromne pragnienie dostania się do ciała. Musicie to zrozumieć. Są bardzo niezadowolone, przebywając poza ciałem. Najbardziej pragną ciała ludzkiego, ale jeśli miałyby być poza ciałem, to wolą nawet ciało świni, psa lub innych zwierząt. Nie chcą być bezcielesne. Jest to dla nich męką. Demony mają dwa główne, wyznaczone przez szatana cele. Po pierwsze, powstrzymywanie cię od poznania Chrystusa jako Zbawiciela. Ale jeśli to im się nie uda, to drugim celem jest powstrzymywanie cię od efektywnego służenia Bogu. Rozumiesz to? Jeśli nie osiągną pierwszego celu, wcale się nie poddadzą. Po prostu przestawiają się na drugi cel.
Musimy teraz zrobić rozróżnienie pomiędzy demonami a tym, co cielesne. Ciało jest naszą starą, zmysłową naturą, starym człowiekiem. Demony są osobami, które wchodzą i zajmują obszary naszej osobowości. Porównałbym to w następujący sposób. Ciało jest ciervem, a demony są sępami, które na nim żerują. Rozumiecie to? Gdyby nie było ciała, nie byłoby sępów. To jest bardzo żywy obraz. Gdybyście mieszkali w kraju, gdzie są sępy, to widzielibyście, że kiedy to się z bliskie śmierci, to wysoko na niebie pojawia się mała planka, krążąca w koło. Kiedy po chwili spojrzysz, są już 3 lub 4 takie planki. Im bliżej śmierci znajduje się zwierzę na ziemi, tym niżej znajdują się sępy. Jezus powiedział, bo gdzie jest ta glina, tam znajdują się sępy. Tam, gdzie wystawione jest nieodnowione ciało człowieka w swojej cielesności i grzeszności, możecie być pewni, że sępy zaczną się zbierać. Lekarstwa na to są całkowicie różne. Co jest środkiem zaradczym na cielesność? Krzyż. To prawda. List do Galacjan, rozdział 5, werset 24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jak jest lekarstwo na demony? Wydalenie ich. Nie można zamieniać lekarstw. Nie możesz wyrzucić ciała i nie możesz ukrzyżować demonów. Dlatego, aby zastosować właściwe lekarstwo, musisz wiedzieć, z czym masz do czynienia. Chciałbym teraz powiedzieć, że generalnie, jeśli jesteś zaangażowanym, szczerym chrześcijaninem, który czyta Biblię, modli się, ma regularną społeczność i pragnie służyć Panu, a jednocześnie masz szczególny problem, coś, co się męczy, co ci ciąży, upokarza, wiąże i zniewala, i próbowałeś każdego lekarstwa, modliłeś się, pościłeś i nadal nie udało ci się tego rozwiązać, to może być prawie pewny, że masz do czynienia z demonem. Mówię to na podstawie własnego doświadczenia, które jest zbyt długie, aby je teraz przytoczyć. W dalszej części tego wykładu chciałbym pokazać wam charakterystyczne metody działania demonów. Wymienię około 9 czasowników, które opisują charakterystyczną aktywność demonów. Jeśli więcej niż jedna z nich jest obecna w twoim życiu, lub jeśli są bardziej intensywne, powinieneś zacząć to sprawdzać. Prawdopodobnie potrzebujesz uwolnienia. I pamiętaj, że wszystko to są działania osób, bo mamy do czynienia z osobami bez ciała. Numer 1. Kuszenie. Demony kuszą. Kuszą ludzi, aby robili źle. Jeśli przeanalizujesz swoje doświadczenie, to zobaczysz, że kuszenie często pojawia się w formie werbalnej. Piękne złote pióro upadło na podłogę, a ty stoisz patrząc na to i coś mówi do ciebie, weź to. Nikt się nie dowie. Inny zrobiłby tak samo. Gdyby to był twój ołówek, on by go wziął. Wiecie, co to jest? Wszystko, co może mówić, jest osobą. Za tym głosem kryje się demon, który cię kusi. Oczywiście. Nikt z was, oprócz mnie, tego nie doświadczy. Tylko ja. Numer 2. Demony nękają. Wymawiacie to słowo różnie, w zależności od tego, z której części świata pochodzicie. One cię studiują, śledzą twoje ruchy, znają słabe miejsca, wiedzą jak i kiedy mogą wejść. Przykładem, który zwykle w tym miejscu podaję, jest biznesmen, który miał okropny dzień w biurze. Wszystko szło źle, sekretarka była nieudolna, klimatyzacja się wypsuła. W drodze do domu był straszny korek i spędził godzinę na autostradzie. Kiedy w końcu wrócił do domu, wierzcie lub nie, jego żona nie miała gotowej kolacji, a dzieci biegały w koło i krzyczały. I kiedy wszedł przez drzwi, to jak często się mówi, wściekł się. Wiecie, co się stało? Demon złości, który chodził za nim cały dzień, skoczył do środka. Potem żona zauważa w nim pewne zmiany. Nadal jest kochającym ojcem i mężem, ale przechodzą chwile, kiedy coś innego bierze nad nim górę. Zauważa jakiś inny wyraz jego oczu. I chociaż kocha żonę i dzieci, sprawia, że ich życie staje się nieszczęśliwe na skutek jego napadów złości.
wstydzi się tego i ma wyrzuty sumienia. W końcu mówi, nie wiem, co powoduje, że tak się zachowuje. My wiemy, to demon złości. Numer 3. Demony dręczą. Biblia mówi o dręczycielach w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza. Wierzę, że demony są dręczycielami. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, przy powieści o nieprzebaczającym słudze, czytamy o człowieku, który nie chciał darować swojemu współsłudze małego długu i został wydany przez pana dręczycielom. Spotkałem setki chrześcijan, którzy byli w rękach dręczycieli. Wiecie dlaczego? Z powodu nieprzebaczenia. Jeśli masz w swoim sercu jakieś nieprzebaczenie wobec kogokolwiek, to jesteś legalnym celem dla dręczycieli. A szatan jest ekspertem w dziedzinie prawa. On wie, kiedy jest upoważniony do wejścia. Są różne rodzaje dręczenia. Jest fizyczne dręczenie. Przykładem, który bym wybrał, jest artretyzm. Kiedy patrzysz na artretyzm, widzisz diabła w akcji. Kręca, torturuje, czyni chromym, związuje. Umysłowe dręczenie. Jednym niezwykle powszechnym jest strach przed chorobą umysłową. To zdumiewające, jak wielu chrześcijan stacza tę wewnętrzną walkę. Wygląda to następująco. Jeśli twoja ciotka umarła w szpitalu dla psychicznie chorych, twój dziadek skończy podobnie, ty jesteś następny w kolejce. Trudno wyobrazić sobie udręki, które przeżywa taki umysł. Następnie mamy udręki duchowe. Przykład, który chciałbym się posłużyć, to oskarżenie, że popełniłeś niewybaczalny grzech. Jeśli jesteś zaniepokojony popełnieniem niewybaczalnego grzechu, na pewno go nie popełniłeś. Rozumiesz to? Ludzie, którzy popełniają takie grzechy, nie przejmują się tym w najmniejszym stopniu. Tak więc to nie jest twój problem. Twoim problemem jest kłamliwy, oskarżający duch, który pozbawia cię spokoju i pewności zbawienia. Numer 4. Zmuszanie. Myślę, że nie ma słowa, które lepiej to określa niż słowo kompulsywny. Prawie wszystko, co jest zniewalające, może być demoniczne. Przymus palenia, przymus picia alkoholu, ale nie zatrzymujmy się na tym. Przymus jedzenia jest tak samo demoniczny. Obżarstwo jest takim samym problemem jak alkoholizm. Tyle tylko, że jest uznawany za sympatyczną skłonność. Nie może być alkoholikiem będąc w kościele, ale może być obżartówką. Są inne rodzaje przymusu. Kompulsywne mówienie. Gadulstwo. Ludzie, którzy nie mogą przestać mówić, mają problemy. Sami też są problemem. Numer 5. Demony zniewolenia. Bardzo podobne. Powiedzmy, że grzeszyłeś w sferze seksualnej. Pokutujesz, przychodzisz do Jezusa, przyjmujesz przebaczenie i oczyszczenie. Jesteś usprawiedliwiony. Tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. Wszystko załatwione. Ale jeśli mimo wszystko nadal masz ten intensywny popęd, aby popełnić ten sam grzech ponownie, mimo że go nienawidzisz, to jesteś zniewolony. Bardzo powszechnym tego przykładem jest masturbacja. Niektórzy psychologowie i inni ludzie mówią, że masturbacja jest w porządku, że jest to zdrowe. Ja nawet nie chcę z tym dyskutować. Ale wiem, że są tysiące ludzi, którzy to robią. Nienawidzą sami siebie z tego powodu. Za każdym razem mówią nigdy więcej, ale nigdy im się to nie udaje. Oni są zniewoleni. Jest demon masturbacji, który jest bardzo powszechny. Pozwólcie mi powiedzieć, zanim przejdziemy do dalszych rzeczy, że manifestuje się on w bardzo specyficzny sposób. Osoba taka odczuwa mrowienie w palcach. Spotkałem wielu ludzi, którzy mówili mi, bracie Prince, co się ze mną dzieje, mam mrowienia w palcach. Czasami sztywnieją i wyginają się do tyłu. Szeptałem im tylko do ucha, że ich problemem jest masturbacja. Wyrzeknij się tego, przywołaj oczyszczającą krew Jezusa i uwolnij się od tego. Ale to jest bardzo oparte. Aby się od tego uwolnić, ludzie muszą wstrząsać to ze swoich palców wielokrotnie w imieniu Jezusa. Jeśli połączymy numer 4 z 5, to otrzymamy nauk. Łącząc przymus ze zniewoleniem, otrzymujemy nauk.
Wszyscy jesteśmy dobrze obeznani z wieloma formami nałogu. Niektóre są całkiem zwykłe. Moja pierwsza żona i ja mieliśmy do czynienia z młodą kobietą, członkiem kościoła zielonoświątkowego, której nałogiem był lak nałogowy. Chciała go po prostu wąchać. Opowiadała nam, że kiedy wchodziła do działu kosmetycznego w sklepie, to miała dwa wyjścia. Albo kupić lakier, albo wyjść ze sklepu. Musiała zrobić jedną z tych rzeczy. Kiedy była uwalniana, wychodziło to w niej krzycząc i szarpiąc ją. Są też inne nałogi. Najpowszechniejszym i najnowszym jest telewizja. Dla wielu ludzi telewizja jest takim samym nałogiem jak alkohol. Nie potrafią wejść do pokoju, w którym jest telewizor i nie włączyć go. Nawet nie myślą, nie wiedzą, co chcą oglądać. Po prostu muszą sięgnąć w jego kierunku, tak jak alkoholik sięga po kieliszek. Myślę, że prawdopodobnie na dłuższą metę robi to więcej szkody niż alkohol. Numer 6. Demony kalają, plamią. Powodują, że czujesz się brudny i nieczysty. Zwłaszcza, kiedy chwalisz Boga. Już prawie wchodzisz w Jego obecność, kiedy brudne wyobrażenie lub nieczyste słowo zostaje wepchnięte do Twojego umysłu. Cokolwiek by to było, jeśli pojawia się w momencie, kiedy przystępujesz do uwielbiania Boga i przeciwstawia się Tobie, prawie na pewno jest to demoniczne. Albo kiedy chcesz czytać Biblię. Powszechnym przykładem jest tutaj demon senności. Wiecie, że Biblia mówi o duchu drżemania? Czy natknęliście się kiedyś na ludzi, którzy zaczynają czytać Biblię o 10 wieczorem, a o 10.15 już śpią? Ale kiedy oglądają telewizję, mogą nie spać nawet do północy. To nie jest naturalne. Jest ponadnaturalna siła, która cieszy się, kiedy ludzie oglądają telewizję, ale nienawidzi, kiedy czytają swoje Biblię. Numer 7. Demony oszukują. One są oszustami. Wierzę, że tak naprawdę wszystkie formy duchowego oszustwa są demoniczne. A wiecie, co otwiera drzwi oszustwu? Duma. Wątpię, czy istnieje jakiekolwiek oszustwo, które nie weszło już przez drzwi dumy. Duma nieuchronnie prowadzi do oszustwa. Numer 8. Demony osłabiają, wywołują choroby lub zmęczenie. Istnieje demon zmęczenia. Pamiętam, że usłyszałam kiedyś kobiecie, w pewnym momencie powiedziała, nie mogę brać w tym dłużej udziału, jestem zbyt zmęczony. Już prawie zaczynałem jej współczuć, kiedy uświadomiłem sobie, że to był demon. Zawołałem go, a on powiedział, to prawda, ona jest zawsze zmęczona. Jest zmęczona, kiedy wstaje i kiedy idzie do łóżka. Jest zbyt zmęczona, żeby się modlić i jest zbyt zmęczona, żeby czytać Biblię. Jest to demon, za którym kryją się inne. One zabijają. Pamiętajcie, że szatan jest mordercą. On zabija ludzi fizycznie. Istnieje duch śmierci, którego wysyła, aby zabijał ludzi. Jeśli mielibyśmy to wszystko podsumować jednym słowem, brzmiałoby ono niepokój. Zdemonizowani ludzie są zwykle niespokojni w pewnych dziedzinach. Osoba, która potrafi się naprawdę zrelaksować i wyciszyć, prawdopodobnie nie potrzebują uwolnienia. Poproszę teraz kogoś o zmazanie tablicy, abym nie tracił czasu na robienie tego. Czy mamy jakiegoś ochotnika? Dziękuję. Następną rzeczą, którą się zajmiemy, jest miejsce przebywania domowego. Moglibyśmy iść dalej, ale nie mamy na to czasu. Przy powieściach Salomona, w rozdziale 25, w wersecie 28 jest powiedziane. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jak miasto rozwalone bez murów. Porównano tu wewnętrzną naturę ludzkiej osobowości do miasta. Jeśli osoba nie ma duchowej obrony, to miasto jest otwarte prawie na każdego złego ducha, który chce wejść do środka. Weźmy narkomana, to jest jego obraz. Wszystko może wejść do niego, ponieważ jego mury są rozwalone. Ale w mieście jest wiele różnych obszarów.
Jest obszar, gdzie mieszkają bogaci, są dzielnice, gdzie doktor, są dzielnice banków i handlu, są obszary do uprawiania sportu, są obszary zamieszkiwane przez grupy etniczne. Mieszkałem kiedyś w Chicago, były tam całe dzielnice, które zamieszkiwali sami Polacy, Szwedzi, Żydzi itd. Tak więc we mnie i w tobie jest miasto z różnymi obszarami, a każdy obszar posiada pewnych charakterystycznych mieszkańców. Rozumiecie to? Chciałbym wam podać małą listę tych obszarów. Nie jestem zawodowym psychologiem, jest ona oparta po prostu na latach doświadczenia. Pierwszym obszarem, obszarem numer jeden, najważniejszym, są emocje i postawy. And I put in parenthesis gang. I są tam, użyję tego w cudzysłowiu, gangi, demonów. Każdy z nich otwiera drogę następnemu. Jeśli spotkasz jednego, to powinieneś szukać następnych. Według mojej osobistej opinii mogę powiedzieć, że za każdą negatywną emocją i nastawieniem kryje się zły duch. Zło, strach, samotność, poczucie nieszczęścia, użalanie się nad sobą, duma, zazdrość, to długa lista. To, że doświadczasz złości, niekoniecznie musi znaczyć, że masz demona złości. Ale jeśli twoja złość zmienia się w taką kategorię, o jakiej wcześniej mówiliśmy, to prawdopodobnie masz demona złości. Są pewne problemy, korzenie, z których wyrastają wszystkie pozostałe. Osobiście uważam, że największym pojedynczym problemem, korzeniem jest odrzucenie, a odrzucenie pociąga za sobą całą serię. Samotność, brak nieszczęścia, użalanie się nad sobą, depresję, rozpacz. Jeśli zagłębisz się w nie za bardzo, to poprowadzi cię to jedną z dwóch możliwych dróg. Do śmierci, jeśli jest to pasywne, lub do samobójstwa, jeśli jest to aktywne. Nie wierzę, aby kiedykolwiek ktoś popełnił samobójstwo inaczej niż pod impulsem złego ducha. To jest moje osobiste zdanie. Nie potrafię tego udowodnić. Następnym bardzo typowym problemem jest bunt, który prowadzi do urazy, nienawiści, złości, przemocy, tworzy typowych przywódców gangów i tym podobnie. Naszym drugim wewnętrznym obszarem jest umysł. W pewien sposób umysł jest polem bitwy. Typowymi duchami oddziałującymi na umysł są zwątpienie, niewiara, zamęt, niezdecydowanie, choroba umysłowa. Odkryłem, że ludzie, którzy mieli do czynienia z okultyzmem, prawie zawsze są zagubieni, zbałamuceni. Depresja, może się nazwać emocjonalną lub umysłową, to nie ma znaczenia. Ona tam występuje. Następnym obszarem jest język. Jest wiele charakterystycznych demonów związanych z tym językiem. Głównym jest kłamstwo. Biblia mówi o duchu kłamstwa. Są ludzie, którzy mają przymus kłamania. Oni nawet nie wiedzą, kiedy kłamią. Miałem takiego przyjaciela. Był prezydentem biznesmenów całej Ewangelii w każdym mieście. Był także rzecz charakterystyczna handlowcem. Był dobrym chrześcijaninem, świetnym mówcą. Usiadł w naszym pokoju gościnnym i zaczął mówić. To, co mówił, stawało się coraz bardziej interesujące, ale i nieprawdopodobne. Potok słów zaczynał mi już unosić, kiedy pomyślałem, czy on wierzy w to, co mówi, czy ja wierzę w to, co on mówi. Jest to rodzaj przepływania od sfery naturalnej do ponadnaturalnej. Teraz już wiecie, jak odkryłem, w jaki sposób ten duch wchodzi. On był adoptowanym synem bogatych rodziców. Nie mieli innych dzieci. Był ich oczkiem w głowie. Chcieli, żeby był wszystkim. Kiedyś odkrył, że kiedy wracał ze szkoły, to rozczarowuje ich stopniami, które nie były najlepsze. Kiedy wyrazili swoje niezadowolenie, zaczął ich ukłamywać na ten temat. Rozumiecie to? I to był początek całego zalewu kłamstwa. Wierzę, że w końcu został uwolniony, ale to było dla mnie jak objawienie. Widzicie? Kompulsywni kłamcy są mistrzami w oszukiwaniu, ponieważ nawet nie wierzą, że kłamią. Mogą nawet przejść przez wykrywacz kłamstw. Są też demony uczęszczające do kościoła. Krytycyzm i plotkarstwo.
Byłem kiedyś na nabożeństwie, na którym była kobieta, która miała demona. Powiedziałem do niej, twoim problemem jest krytycyzm. Powiedziałem, demonie krytycyzmu, wyjdźmy. Około czterech ludzi stojących obok nas zaczęło być uwalnianych w tej samej chwili. Wyolbrzymiany demon ewangelistów. Bluźnierstwo. Kiedy Pan mnie zbawił, byłem niewolnikiem bluźnierstwa. Absolutnie niezdolnym do mówienia bez używania przekleństw. Nieczysta mowa i tak dalej. Mówienie negatywne. Numer 4. Obszar, o którym nikt nie mówi w kościele. Seks. Ponieważ nie mówi się o tym w kościele, ludzie mający problemy w tej dziedzinie chodzą do psychiatry, a on mówi: proszę Pani, ma Pani poczucie winy, a problem ten spowodowany jest przez Pani religię. Zostaw swoją religię, a nie będziesz czuła się winna. No, nie wszyscy tak mówią. Ale powiedziałbym, że jeśli od 10 lat siedzisz w swoim kościele i nadal czujesz się winny, to Twoim problemem jest Twoja religia. Naprawdę, wolałbym zmienić religię, jeśli wszystko, co może dla mnie zrobić, to pozostawić mnie z poczuciem winy. Musimy powiedzieć teraz pewne rzeczy o seksie. Przede wszystkim seks nie jest złem. To jest dobre. Musimy wyjaśnić to nieporozumienie. Bóg stworzył kobiety i mężczyznę jako istoty seksualne. Po tym, jak wszystko stworzył, powiedział, że jest to bardzo dobre, również seks. Jednym z dużych problemów w naszym kościele jest to, że nie jesteśmy uczciwi w tej sprawie. Wstydzimy się tego. Jesteśmy pruderyjni. I przez takie nastawienie tylko pogłębiamy problemy. Chciałbym powiedzieć, że wszystkie formy seksualnych zboczeń są demoniczne. Bez wyjątku. Masturbacja, stosunki pozamałżeńskie, cudzołóstwo, homoseksualizm, stosunki lesbijskie, niewieściałość i wszystkie inne wstrętne perwersje, o których nie będziemy mówić. Każda z nich jest demoniczna. Ty nie musisz się wstydzić, ale musisz rozwiązać swój problem. Numer 5. Lust. Pożądliwość. Moglibyśmy włączyć seks do tej kategorii, a jest on na tyle wyróżniającą się dziedziną, że pozostawiłem go osobno. Zdeprawowane pragnienia i apetyty. Wierzę, że na początku wszystkie pragnienia były zdrowe. Ale z powodu grzechu i mocy demonicznej zostały zdeprawowane i stały się niezdrowe i destrukcyjne. W pierwszym liście Jana, rozdziale 2, w wersecie 16, mowa jest o pożądliwości ciała, pożądliwości oczu. Jest demoniczna siła, która kontroluje oczy. Niektórzy mężczyźni patrzą na kobiety w szczególny sposób. Nie potrafią powstrzymać się przed tym. Demon nastawia ich oczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, obżar to jest wyraźnym przykładem zdeprawowanego pragnienia. Pewna kobieta przejechała 70 mil w burzy śnieżnej do Chicago, aby zostać uwolniona. Była córką zielonoświątkowego pastora. Podobnie jak wielu innych ludzi w takiej sytuacji, zbuntowała się przeciwko rodzicom i religii. Poślubiła człowieka niezbawionego i skończyła nieszczęśliwie. Miała trzy dzieci. Została uwolniona od demona obżarstwa. Powiedziałem potem: Panie Prince, nikt mi nie powie, że to nieprawda. To jest tak rzeczywiste jak posiadanie dziecka, a ja mam troje. Powiedziała mi, że miała taki przymus jedzenia, że potrafiłaby zabrać jedzenie nawet dziecku z talerza. Chociaż wiedziała, że dziecko potrzebuje tego bardziej niż ona. Pomówmy teraz o nałogach. Nałogi wyrastają na frustracjach. Są gałęziami wyrastającymi z tego samego pnia. Jeśli starasz się poradzić sobie tylko z nałogiem, nie rozwiążesz problemu. Weźmy alkohol i obżarstwo. Jedna kobieta należy do kościoła episkopalnego. Jej mąż odszedł z inną. Nie dba o nią, nie daje jej dość pieniędzy i tak dalej. Jest frustrowana. Chce sobie ulżyć. Chodzi więc do barku znajdującego się w pokoju dziennym i zostaje alkoholiczką. Inna kobieta należy do Kościoła Bożego. Jej mąż robi dokładnie to samo. Jednak dla niej droga do barku jest zbyt długa. Dokąd więc idzie? Do kuchni i otwiera lodówkę.
staje się jedynie holikiem. Różnica między nimi jest naprawdę minimalna. W obu przypadkach, chcąc im pomóc, będziesz miał do czynienia z podstawową frustracją, to znaczy ich nastawieniem do męża. Dobrze, wróćmy do naszej listy. Numer 6. Cała dziedzina okultyzmu to bardzo rozległa dziedzina, a każda jej część jest demoniczna, nawet te społecznie akceptowane. Nie chciałbym, abyście się wciągnęli w jogę. Byłem wyznawcą jogi, byłem praktykującym jogą i powiem wam, że nie ma tam nic, czego chciałbym dotknąć nawet kijem. Nie musisz uzależniać się od jogi, żeby być zdrowy fizycznie. Pan da ci zdrowie fizyczne. Okultyzm jest głęboką, czarną pułapką. Jest to jedna z tych jaskiń, do której prowadzą wszystkie ślady, ale żaden z niej nie wyprowadza. Numer 7. Wszystkie fałszywe religie. Islam, mormonizm, Świadkowie Jehowy, buddyzm, hinduizm i pod pewnym względem judaizm. Nie ma fałszywej religii, która nie miałaby demona koło siebie. Szatan jest ekspertem w dziedzinie religii. To główna dziedzina jego działalności. Numer 8. Wszystkie herezje. Przez herezję rozumiem odstępstwo od wiary chrześcijańskiej. Otwórzmy pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 1. First Timothy, chapter 4. Now the Spirit expressly states, the Spirit, capital S, the Holy Spirit. Now the Spirit expressly states that in latter times, that's the times in which we are living, some will depart from the faith. What faith? Jakiej wiary? Christian faith. Chrześcijańskiej. Why? Dlaczego? I przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. To dzieje się dzisiaj w całej rozciągłości. Następnie podanych zostało kilka przykładowych błędów. Uwiedzenie budą kłamców, naznaczone w sumieniu piętnem występu, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali z dziękczynieniem. Szczególnie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych można znaleźć setki tysięcy ludzi, do których się to odnosi. Oni stają się super uduchowieni, nie żenią się, a jeśli są po ślubie, to nie żyją we wspólnocie ze współmałżonkami. Chcą stać się super uduchowieni dzięki temu, co jedzą. Ja wierzę w rozsądne odżywianie się, ale nie robię z tego religii. Rozumiecie to? W chwili, kiedy zaczyna to być religią, stajecie na krawędzi tego, co jest demoniczne. Zauważcie, że ludzie popadający w mody dotyczące jedzenia nie potrafią mówić o niczym innym. To jest następna cecha tego, co demoniczne. Nieważne, od czego zaczniecie, zawsze skończycie na jedzeniu. Nie jest tego, nie jest tamtego. Jest wiele rzeczy, których nie jadam, ale nie robię z tego religii. Rozumiecie? Numer 9. Sfera naszego fizycznego ciała. W Ewangeliach mieliśmy na to wiele przykładów. Pewne rzeczy są zwykle demoniczne, ale nie twierdzę, że zawsze. Pierwszą, którą mam na liście, jest epilepsja. Widziałem bardzo wielu ludzi uwolnionych. Około 2 lata temu byliśmy w Lexington, Kentucky. Było to dla mnie błogosławieństwem. Przyszła do mnie kobieta w wieku około 40 lat wraz ze swoją 18-letnią córką. Powiedziała do mnie: Panie Prince, 10 lat temu modlił się Pan o mnie i zostałam uwolniona od ducha epilepsji. To jest moja córka, ma taki sam problem. Proszę się o nią pomodlić. Byłem szczęśliwy z powodu tego świadectwa. Modliliśmy się o córkę i nie mam wątpliwości, że została uwolniona. Widziałem mnóstwo ludzi uwolnionych od epilepsji, kiedy została potraktowana jako zły duch. Jeśli w czasie nabożeństwa przychodzi do mnie jakaś osoba, to mówię mi, iż uważam, że jest to zły duch.
Mówię, że jestem przygotowany, aby rozkazać mu wyjść i pytam, czy chce, aby to zrobił. Pytam, czy ta osoba jest gotowa do tego, że może mieć miejsce walka. Jeśli nie chce, nie robi tego. Jedni się zgadzają, inni nie. No dobrze, powiedzieliśmy tyle, ile się dało. Wymieniliśmy 9 czasowników opisujących podstawowe sposoby demonicznej aktywności. Wymieniliśmy też główne dziedziny, w których obserwujemy ich działanie. Zrozumiecie, że ktoś może być całkowicie czysty w sferze seksualnej, ale może być zaangażowany w fałszywą religię. Może też nie mieć żadnego ducha w umyśle, ale może zupełnie utknąć w swoich emocjach. Albo powiedzmy, może żyć w herezji, ale być całkowicie zdrowy. Rozumiecie to? Istnieje duży wybór w różnych dziedzin. That's the end of the first session. Na tym kończymy God helping us, we'll complete jeśli Bóg pozwoli, dokończymy ten temat w drugim wykładzie. Był to pierwszy wykład Dereka Prince'a pod tytułem Jak rozpoznać wroga z dwuczęściowej serii Podstawy uwolnienia. W tej dwuczęściowej serii pod tytułem Podstawy uwolnienia Derek Prince dzieli się ponad 20-letnim doświadczeniem służby uwolnienia. Now, basics of deliverance, part two. How to expel the enemy. Jak wydalić wroga? Ten wykład rozpoczniemy odpowiedzią na jedno z najważniejszych, praktycznych pytań w całym tym zagadnieniu. Pytanie, które zadaje wielu ludzi. Jak chodzą demony? W jaki sposób zdobywają możliwość wejścia do ludzkiej osobowości i życia? Odpowiedzi, które mam zamiar Wam zaproponować, są oparte na doświadczeniu i w żadnym wypadku nie twierdzę, że są całkowite i wyczerpujące. Podam Wam listę 7 sposobów, które demony mogą wejść. Pierwszy sposób nazywam okultystycznym pochodzeniem. Inaczej mówiąc, gdzieś w przeszłości Twojej rodziny ktoś był zaangażowany w okultyzm. Kiedy mówimy o okultyzmie, zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z fałszywymi wrogami. To jest właśnie to. Innymi słowy, zostały złamane dwa pierwsze przykazania, które są podstawowe. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie oraz nie czyń sobie podobizny czegokolwiek, aby je czcić. Każda forma bałwochwalstwa automatycznie wystawia ludzi na działanie demonów. W związku z tymi dwoma przykazaniami Pan powiedział, że będzie karał grzechy ojców do trzeciego i czwartego pokolenia. Nie wierzę, aby to odnosiło się w takim samym zakresie także do pozostałych przykazań. Zostało to powiedziane w kontekście dwóch pierwszych przykazań. Tak więc jeśli Twój ojciec, dziadek, pradziadek lub jakikolwiek inny krewny był zaangażowany w okultyzm, fałszywą religię, bałwochwalstwo, jest to otwarcie Twojego życia dla złych duchów. Możesz powiedzieć, że to nie fair. No cóż, prawda jest taka, że diabeł nie postępuje tam, ale chcę, żebyś zrozumiał, że nikt nie potępia Cię za to, że masz problem. Potępienie przyjdzie na Ciebie tylko wtedy, gdy odrzucisz jego rozwiązanie. To powoduje potępienie. Drugim sposobem jest osobiste zaangażowanie w okultyzm. Myślę, że przy tej okazji przeczytamy fragment Pisma Świętego. Jest takie powiedzenie w języku angielskim, nie wiem, czy je słyszeliście. Kto je z jednego talerza z diabłem, musi używać łyżki z długą rączką. Chcę Wam tylko powiedzieć, że nie ma dość długiej łyżki, aby bezpiecznie jeść z diabłem. Dasz mu mały palec, a zanim się odwrócisz, on pochłonie rękę do łokcia. Nie istnieje bezpieczny sposób angażowania się w okultyzm. Przeczytajmy 5 Księgę Mojżeszową, rozdział 18, wersety od 10 do 12. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swojego syna czy swoją córkę przez ogień. To znaczy taki, który ofiarowuje swoje dzieci pogańskiemu Bogu na ofiarę przez spalenie. Zwróćcie uwagę,
że następne, wymienione przez Boga rzeczy, są umieszczone na tej samej liście, co ofiarowanie dzieci pogańskiemu Bogu przez Pananę. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadzi swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Jest to całkiem wyczerpująca lista. Myślę, że zawarto tu każdą okultystyczną praktykę, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. Bardzo wielu chrześcijan bawi się horoskopami, myśląc, że nie ma w tym nic złego. Ale gdybyście się bawili horoskopami pod prawem Mojżesza, zostalibyście skazani na śmierć. Taka jest Boża ocena tego rodzaju zadań. Trzecim sposobem wejścia jest to, co nazywam wpływem przedurodzeniowym. Wydarzenia mające miejsce w czasie, kiedy znajdujesz się w łonie matki. Do wielu ludzi demony weszły w tej fazie ich życia. Najpowszechniejszą, pojedynczą przyczyną jest odrzucenie. Matka nie chce dziecka, które nosi w swoim łonie. Może nie jest mężatką i wstydzi się tego. Może nie układa jej się dobrze z mężem i nie chce jeszcze jednego ciężaru. Może sytuacja finansowa utrudnia im opiekę nad dzieckiem. Tak czy inaczej, matka odrzuca nowe życie, które właśnie się w niej zaczyna. A ta mała osoba jest bardzo wrażliwa na stosunek, jaki matka ma do niej. To nie jest tylko zarodek, to jest osoba. I rodzi się ona już z duchem odrzucenia. Bywa i tak, że matka, będąc w ciąży, doświadcza jakiegoś szoku, momentu strachu. Uległa strachowi i duch strachu, który wszedł do niej, ma dwie możliwości. Może pozostać w tej kobiecie lub wejść do dziecka w jej łonie. Może chcieć pozostać w dziecku, co jest wygodniejsze. Rozumiecie to? Kiedy rodzi się takie dziecko, przychodzi ono na świat już z duchem strachu. Pozwólcie, że pokażę Wam słowo, którego większość ludzi nie zauważa, a które jest radą dla żon. Chcę wskazać tylko na jeden aspekt. Nastawienie Sary do Abrahama jest wzorem dla żon zawartym w Biblii. Nie denerwujcie się, nie będę się nad tym rozwodził. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, werset 6. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dzieci stałyście się wy, gdy czynicie dobrze. To nie koniec. I niczym nie dajecie się zastraszyć. Aby stać się córką Abrahama, musisz być w stanie dać odpór nagłemu atakowi strachu. Myślę, że to oczywiste, iż kobiety bardziej niż mężczyźni narażone są na nagły strach lub panikę. Miałem wielokrotnie do czynienia z ludźmi, którzy potrzebowali uwolnienia z powodu szoku, jaki przeżyła ich matka, kiedy oni byli jeszcze w jej łonie. Następną interesującą rzeczą, jaką zauważyłem, kiedy byłem bardziej zaangażowany w służbę uwalniania niż jestem teraz, było to, że w Stanach Zjednoczonych w pewnych grupach wiekowych ludzie szczególnie potrzebowali uwolnienia z odrzucenia. Zacząłem myśleć, że być może urodzili się oni w tym samym okresie. Zacząłem się zastanawiać, co to był za okres. Odkryłem, że urodzili się podczas wielkiego kryzysu. Zrozumiałem, że jeśli matka miała 6 dzieci do wykarmienia i brakowało jej pieniędzy, to nawet jeśli była dobrą kobietą, głęboko w sobie odrzucała następne dziecko, które miało się urodzić. Bała się odpowiedzialności za nie. Takie dziecko rodziło się z duchem odrzucenia. Nie mamy czasu, żeby wchodzić w to w głębi. Ale pozwólcie, że coś Wam powiem. Jeśli idziesz do wróżki albo tego typu osoby, aby się dowiedzieć, jaka będzie przyszłość Twojego dziecka, kiedy się urodzi, to zadajesz temu dziecku cios jeszcze przed jego urodzeniem. Numer 4.
duszewna dominacja. Istnieje różnica pomiędzy duchem a duszą. Nie mogę teraz w to wchodzić, ale jest wielu ludzi, którzy kontrolują i manipulują innymi ludźmi przy pomocy tego, co nazywam więzami duszy lub duszewną dominacją. Najbardziej powszechnym przykładem tego we współczesnej kulturze amerykańskiej jest dominacja matek nad dziećmi, zwłaszcza synami. Była świetnie sprzedająca się książka z tej społeczności żydowskiej zatytułowana Jak być dobrą żydowską matką. Jedna z zawartych tam lekcji posiadała następujący tytuł. Jak spowodować, aby twój syn grał publicznie na skrzypcach, nie używając innej motywacji oprócz poczucia winy. W języku hebrajskim do określenia tego typu matek używa się wyrażenia Yiddish Amamas. Jest to doskonały przykład tego, o czym mówię. Znacie historię o pani, która krzyczała w dużym teatrze? Czy jest tu jakiś lekarz? Pewien człowiek wstał i powiedział, ja jestem lekarzem, a ona na to, chłopcze, mam dla ciebie moją córkę. Ten problem wykracza daleko poza to. Spotkałem ludzi sukcesu, biznesmenów, dyrektorów banków i tego typu ludzi, którzy nigdy nie dojrzeli emocjonalnie, ponieważ stale byli związani pępowiną i swoimi matkami. Duchowa pępowina nigdy nie została odcięta. Ich metody manipulacji są niewyczerpane. Myślę o matce, która zdominowała swoją rodzinę tym, że za każdym razem, kiedy coś było nie tak, dostawała migrenę. I cała rodzina musiała chodzić na palcach, nie rozmawiać, nie robić hałasu, aby mama nie dostała kolejnego bólu głowy. Ona nie zdawała sobie z tego sprawy, ale dzięki tym migrenom powstrzymywała ich od robienia wszystkiego, czego nie chciała, aby robili. W tym kontekście trzeba powiedzieć o dwóch brzydkich słowach. Dominacja i manipulacja. Tam, gdzie je spotkasz, spotkałeś diabła. Niektórym ludziom musiałem powiedzieć, słuchaj, jeśli chcesz, żebym ci pomógł, to muszę być z tobą szczery. Fakty są takie, że twoja matka jest czarownicą. Nadal musisz się uczcić, ale ona jest czarownicą. Musiałem mówić uwolnionym ludziom, że nie mogą wrócić do domu swoich rodziców. Musisz pozostać poza domem, bo nie masz wystarczającej siły duchowej, aby pozostać wolnym od wpływu dominacji i manipulacji. Numer 5. Presje i stresy we wczesnym dzieciństwie. Odkryłem, że duchowa i emocjonalna samoobrona małych dzieci nie jest wystarczająco silna, aby uchronić się przed uporczywą presją demoniczną. W liście Jakuba, w rozdziale 3, w wersecie 16, powiedziane jest coś, co warto zapamiętać. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Tam, gdzie jest atmosfera walki i braku harmonii pomiędzy rodzicami, powstają warunki, w których dzieci automatycznie wystawiane są na demoniczny wpływ. I powiedziałbym, że więcej niż 90% takich dzieci nie jest w stanie tego wpływu powstrzymać. Z moich obserwacji wynika, że 80% demonicznych problemów rozpoczyna się w życiu człowieka przed 5 rokiem życia. Rodzice są odpowiedzialni za taką sytuację. Rozumiecie to? Numer 6. Chwila lub miejsce słabości. To może być emocjonalna lub fizyczna słabość. Kobieta stoi na rogu ulicy i na jej oczach dochodzi do strasznego wypadku samochodowego. W tym momencie jest wystawiona na działanie ducha strachu. Albo kobieta ma tylko jedno dziecko. To jest przypadek, z którym właśnie miałem do czynienia. I ten 5-letni chłopiec umiera. Ona wpada w depresję i pozostaje w niej przez lata. Otworzyła się na ducha smutku, który jest bardzo mocny. Jeszcze inny przykład.
Kobieta ma wyjść za mąż, a w ostatniej chwili zaręczyny zostają zerwane. Ona poddaje się duchowi rozczarowania i przez życie idzie jako osoba niekompletna. Pamiętam, jak wiele lat temu nauczałam w pewnym miejscu. Była tam kobieta z kościoła zielonoświątkowego, bardzo duchowa, siedziała w pierwszym rzędzie. W pewnej chwili wymieniłem demona rozczarowania. Kiedy spojrzałam na jej twarz, była cała wykrzywiona, całkowicie się zmieniła. Cała jej osobowość się zmieniła aż do chwili, kiedy została uwolniona od demona rozczarowania. Jeśli zbudujecie swoją nadzieję na czymś, co się nie uda, prawdopodobnie zostaniecie wystawieni na ataki złych sił. Innym rodzajem słabości są słabości fizyczne. Pozwólcie, że na wam przykład. Mówiłem o epilepsji, która często jest wynikiem działania złego ducha. Kilka lat temu do mnie, do mojej żony, przyszła 18-letnia dziewczyna. Była epileptyczką z potwierdzoną diagnozą. Przyjmowała lekarstwa. Ale słyszała moją kasetę i wierzyła, że jest to zły duch. Przyszła do nas po uwolnieniu. Modliliśmy się o nią z Lidią i czuliśmy, że duch ją opuścił. Ale Pan wydawał się mówić do mnie, że to jeszcze nie koniec. Zapytałem więc, jak się to zaczęło. Czy zaczęło się to od fizycznego urazu? Odpowiedziała, że tak. Uderzyła ją piłka bejsbolowa i potem rozpoczęły się ataki choroby. Powiedziałem jej, że fizyczny uraz był tylko fizycznym urazem, ale otworzył drzwi duchowi epilepsji. Miejscem słabości był uraz mózgu. Następnie powiedziałem jej, że wierzę, że duch wyszedł, ale trzeba jeszcze zamknąć drzwi. Położyliśmy z żoną na niej ręce i modliliśmy się o uzdrowienie mózgu. Byłem z nią w kontakcie przez następne 3 lata. Nie brała już więcej lekarstw, nie miała więcej ataków. Podaję to jako przykład chwili lub miejsca słabości. Ostatni sposób wejścia demonów to grzeszne działania lub nawyki. Jeśli trwasz w pewnym grzesznym przyzwyczajeniu, to możesz być pewny, że wcześniej lub później stanie się to demoniczne. Przykładem grzesznego działania jest przypadek młodej kobiety, o którą kiedyś się modliłem. Poszła zobaczyć film Egzorcysta, mimo że wiedziała, że nie powinna. Poszła, coś do niej weszło. Musiała wyznać jako grzech to, że weszła na terytorium zakazane. Potem została uwolniona. Albo ktoś ogląda film pornograficzny. Jakiś seksualny demon wejdzie do niego. Demon pożądliwości. Ale nie można zostać uwolnionym, dopóki się nie wyzna grzechu, który otworzył drogę temu demonowi. Rozumiecie to? Dotarliśmy teraz do kwestii centralnej. Jak zostać uwolnionym? Każdy z nas musi to wiedzieć. Podam wam listę kilku podstawowych kroków. Nie twierdzę, że musicie przejść przez wszystkie te etapy, ale z moich obserwacji wynika, że są one właściwe. Po pierwsze, ukurz się. Zrozumiecie, dlaczego to powiedziałem, kiedy napiszę numer 2. Bądź uczciwy. Musicie zrozumieć, że uczciwość wymaga pokory. Mówię ludziom, żeby nie używali jakichś śmiesznych nazw z dziedziny psychiatry, mówiąc o swoich problemach. Mów tak, jak jest. Szpadel to szpadel, a nie narzędzie rolnicze. Jeśli jest to pożądliwość, nazwij to pożądliwością. Jeśli jest to nienawiść, nazywaj to nienawiścią. Mówię często kobietom, nazwij to tak samo, jak nazywałabyś to, gdyby chodziło o twojego męża. Wtedy nazywasz to właściwie. Ale to wymaga pokory. Nie zbliżysz się do prawdy, dopóki się nie ukorzy. Pamiętajcie, Biblia nakłada na nas odpowiedzialność za ukorzenie się. Zawsze mówi, ukurz się. Nie proś Boga, aby cię zrobił pokornym, bo ci upokorzy, a wtedy będziesz musiał być pokorny. Ale decyzja należy do ciebie. Podobnie bywa w sytuacji, kiedy chcesz zostać uwolniony. Może nadejść chwila, w której będziesz musiał dokonać wyboru między dwoma rzeczami, twoją godnością, a uwolnieniem. Jeśli godność jest dla ciebie ważniejsza niż uwolnienie, to wiesz, na czym polega twój problem? Jest nim duma. Zawsze w tym miejscu przypomina mi się żona pewnego lekarza z Alabamy. Była typem damy z południa.
Słyszała moje nauczanie i powiedziała mi: Panie Prince, jeśli dobrze zrozumiałam, to może się zdarzyć, że w czasie uwolnienia zacznę krzyczeć. Odpowiedziałam, że może do tego dojść. Odpowiedziała mi: dobrze wychowana dama nie krzyczy publicznie. Odpowiedziałam: wyobraźmy sobie, że to nie pani w rzece. Już po raz trzeci ciągnęło panią pod powierzchnię. Ale myśli pani, że na brzegu może być ktoś, kto może panią uratować. Czy pozostanie pani damą do końca i nie krzyknie pomoc? Widzicie, to jest kwestia wyboru. Może się zdecydować na utonięcie, ale można też na 5 minut zapomnieć, że jest damą. Ja doradzam ludziom, żeby zostawili swoją godność na chwilę. Czy będą mieli więcej godności, jeśli ustanie ta wewnętrzna walka, która jest w nim. Ale powtarzam, pokora jest kluczowa. Po trzecie, wyznaj swoją wiarę w Chrystusa. Bo On jest najważniejszym kapłanem naszego wyznania. Jeśli wyznajemy właściwie, to przychodzi nam z pomocą. Ale jeśli nie robimy właściwego wyznania, to nie wpuszczamy go na scenę. Po czwarte, wyznaj każdy znany ci grzech. Dobrze, napiszę tu znak powtórzenia. Każdy znany grzech. Nie ma już miejsca w tym miejscu. Grzech twój lub twoich przodków. W niektórych przypadkach musisz się utożsamić z problemem rodzinnym i powiedzieć: to jest mój problem, wyznaję go i proszę o przebaczenie. Nawet jeśli zawiniła twoja babcia, twoja ciocia lub ktokolwiek inny. Po piąte, pokutuj z wszystkich grzechów. Bez pokuty, pamiętajcie o tym, co już powiedzieliśmy, bez pokuty nie ma uwolnienia. Przeczytajmy w tym miejscu przypowieści Salomona, rozdział 28, werset 13. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Czy chcesz miłosierdzia? Musi zrobić dwie rzeczy. Wyznać i porzucić. To jest staromodne, ale Bóg się nie zmieni. Wielu ludzi ma taką nadzieję, że jeśli nie wyznają grzechu, to Bóg się o nich nie dowie. Naprawdę, spotkałem wielu takich ludzi. To jest pomyłka. Bóg już o tym wie. On nie każe ci wyznawać grzechów po to, aby się o nich dowiedzieć, ale po to, aby mógł ci okazać miłosierdzie. I pozwólcie, że powiem wam jeszcze jedną dobrą nowinę. Boga nie da się zaszokować. Możesz mu powiedzieć najgorszą rzecz o sobie. On o tym wie i nadal cię kocha. Ale jeśli tego nie zrobisz, to twój problem zatrzymasz w sobie. Po szóste. Zerwij z okultyzmem. Przekleństwami. Teraz nie będziemy o nich mówić, bo zajmiemy się nimi wieczorem. I tajnymi stowarzyszeniami. Zwłaszcza masonerią. To jest źródło najpoważniejszych demonicznych problemów. Przechodzą one z pokolenia na pokolenie. Niosą z sobą opóźnienia, kalectwa. Wszystkie rodzaje problemów. To, o czym mówię, właściwie należy do pokuty, ale umieściłem to osobno. Po siódme, przebacz innym. Wszystkim, każdemu. Don Basham i ja mieliśmy kiedyś przyjaciela, który był weterynarzem. Potrzebował uwolnienia, ale nie mógł go otrzymać, dopóki nie przebaczył całemu urzędowi skarbowemu. Taki był jego problem. Nikt z was nie ma tego problemu, jestem pewien. Ewangelii Marka, rozdział 11, wersycie 25, Jezus powiedział, że kiedy stoimy modląc się, mamy przebaczyć, jeśli mamy cokolwiek przeciwko komukolwiek. Bez wyjątku. Sami jesteście odpowiedzialni za to, żeby przebaczyć. Nie czekajcie, aż ktoś się ukorzy przed wami i przeprosi was. Przebaczacie nie dla korzyści tych, którzy zawinili, ale przede wszystkim dla swojej własnej korzyści. Często mówię ludziom, że jeśli przebaczają, to nie dlatego, że są super uduchowieni czy sentymentalni, ale dlatego, że uświadamiają sobie własny interes. Tym jest przebaczenie. I po ósme, jedno wspaniałe, krótkie słowo. Wydalanie.
Wrócimy do tego nieco później, ale pasywność nie doprowadzi się do niczego. Musisz zacząć działać. Prostym działaniem, które możesz podjąć, jest wydychanie. Zarówno w języku greckim, jak i hebrajskim słowo duch jest takie samo, jak słowo oddech. Pamiętam, że kiedyś przyszła do mnie matka małego, 4-5-letniego chłopca w prośbę o modlitwę. Zapytałem, jaki jest jego problem? Odpowiedziała, że alergia. Jaka alergia? Pytałem. Odpowiedziała, że alergia pokarmowa. Prosiła, żeby mi powiedział, na co ma alergię, albo na co jej nie ma. Powiedziałem, że mam zamiar potraktować to jako złego ducha. Zapytałem, czy się zgadza. Powiedziała, że dobrze. Chłopcu wyjaśniłem w prostym dziecinnym języku, że jest nim zły duch, taki jak oddech. Ja rozkażę mu wyjść w imieniu Jezusa i chcę, żebyś pozwolił mu wyjść. Tak więc, kiedy powiem w imieniu Jezusa, ty oddechem wydalisz to na zewnątrz. Obu jak mały żołnierz. Modliłem się o niego, powiedziałem w imieniu Jezusa, a on zrobił. To było wszystko. Zastanawiałem się, czy to zadziałało, ale musiałem zostawić to Panu. 3 dni później ta kobieta wróciła i poprosiła, żebym się o nią pomodlił. Zapytałem, jak ma problem? Powiedziała, że alergia. Poprosiłem, żeby najpierw powiedziała, co stało się z jej synem. Powiedziała, że poszedł prosto do domu, otworzył lodówkę i skosztował wszystkiego, co było w środku. Nic mu nie zaszkodziło. Widzicie, jakie to proste? Dopóki nie staniecie się jak małe dziecko, nie uzyskacie takich korzyści. Mówiliśmy dotąd, jak demony wyrzucić. To jest najważniejsza informacja. Nawet jeśli nie wiesz, jak one wchodzą, to nieważne. To, co naprawdę ma znaczenie, to wiedzieć, jak je wyrzucić. Dziękuję. Zajmiemy się teraz pytaniem, dlaczego niektórzy ludzie nie są uwalniani. Ta część jest skierowana głównie do tych, którzy zamierzają zająć się tą służbą. Dlaczego niektórzy nie są uwalniani? Głównie dlatego, że nie spełnili warunków, o których mówiliśmy. Uwolnienie jest nie tyle sprawdzeniem Twojej duchowej siły, co dowodem na to, czy ludzie spełnili konieczne warunki. Nie skupiaj się na sobie. Skup się na tym, aby ludzie spełnili warunki. Ponieważ w chwili, kiedy je spełnią, zostaną uwolnieni. Ty możesz czuć się jak mały karzełek, ale reprezentuje zwycięstwo Chrystusa. Po pierwsze, brak pokuty. Nie ma gwarancji dla nikogo, kto nie chce pokutować. Po drugie, brak desperacji. Uwolnienie jest dla desperatów. Często mówię ludziom, wróć, kiedy będziesz desperowany. Desperacja. Dziękuję. A więc brak desperacji. Zawiera się to w jednym słowie. Pasywność. Widać ją zwłaszcza u ludzi, którzy zaangażowali się w orientalne kulty. One zachęcają do wprowadzania umysłu w stan pewnej neutralności, rozumiecie? I często będziesz musiał zrobić coś, aby takich ludzi popchnąć. Powtarzam jeszcze raz. Chrystus dał nam władzę nad złymi duchami, ale nie nad ludzką wolą. Nie możesz chcieć za innych ludzi. Oni muszą sami. Po trzecie, niewłaściwe motywy. Mówi o tym list Jakuba, rozdział 4, werset 3. Prosicie, ale nie otrzymujecie, bo źle prosicie, chcąc to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Nie jesteśmy uwalniani tylko dlatego, żeby się uwolnić z pułapki. Wielu ludzi chce uwolnić się z pułapki, ale jesteśmy uwalniani po to, aby służyć Panu. Ludzie, którzy tylko chcą wyjść z pułapki, nie kwalifikują się do uwolnienia. Po czwarte, radzę Wam, abyście w czasie omawiania kolejnych punktów sprawdzali samych siebie. Egocentryzm. Pragnienie skupiania uwagi. Niektórzy ludzie nie przyjmują uwolnienia, ponieważ nie byliby już dłużej w centrum uwagi. Są chroniczne przypadki nieotrzymania uwolnienia, spowodowane tym, że bycie biednym, lekceważonym, odrzuconym umożliwia takim ludziom znajdowanie się w centrum uwagi innych ludzi.
Jedną rzeczą, którą zauważycie ludzi będących pod wpływem demonów, jest to, że w taki lub inny sposób są skoncentrowani na sobie. Faktycznie, skoncentrowanie się na sobie jest zapraszaniem demona do zwrócenia na nas uwagi. Czasami będziecie po prostu musieli pozwolić odejść takim ludziom, mówiąc, słyszałeś już dość, możesz to zrobić dla siebie, ale jeśli tego nie zrobisz dla siebie, nikt inny tego nie zrobi. Po piąte. Związki z okultyzmem nie zostały zerwane. Obejmuje to także zerwanie z okultystycznymi przedmiotami. Takimi jak jakiś mały Budda, maskotki, podkowy. Wszystko, co ma posmak przesądu, jest demoniczne. Mojżesz powiedział do Izraelitów, że jeśli przyniosą do domów przeklęte rzeczy, to staną się przeklęci tak jak one. Większość chrześcijan powinna przejść przez swoje domy i wyrzucić sporo śmieci. Wyznaję zasadę, że nie trzymam w swoim domu niczego, co ujmuje czci Jezusowi Chrystusowi, a czci szatana. Po moim dziadku odziedziczyłem 4 piękne gobeliny, przedstawiające chińskie smoki. Cesarskie smoki o 5 pazurach. Były piękne. Nie były przedmiotem czci. Ale im więcej o nich myślałem, tym bardziej przekonywałem się, że smok jest wizerunkiem szatana. Nie mogłem pozwolić sobie na reklamowanie szatana na ścianach swojego domu. Tak więc ściągnąłem je i pozbyłem się. Muszę powiedzieć, że bez jakiegokolwiek zamierzonego wysiłku z mojej strony, moje dochody podwoiły się. To taka dodatkowa motywacja. Ja tego nie planowałem. To nie było konieczne. Nie miałem tego typu motywacji. Po prostu obserwowałem. Ale kiedy wyrzuciłem smoki z domu, zacząłem funkcjonować w zupełnie nowym wymiarze. Po szóste, brak zerwania ze złymi duszewnymi związkami. Czasami trzeba zerwać pewne więzi, jeśli są one złe, ograniczają was. I są, nie mam na to właściwego słowa. Lepkie. To rodzaj tkliwego sentymentalizmu, który nie jest uczciwy. Po siódme. Znajdowanie się pod przekleństwem. Będziemy mówić o tym wieczorem, dlatego teraz to pominę. Powiem tylko, że niektóre osoby są pod przekleństwem i nie zostaną uwolnione lub uzdrowione, dopóki przekleństwo nie zostanie złamane. Po ósme. Właśnie pędzę. Niewyznanie konkretnego grzechu. Oczywistym przykładem jest aborcja. Każdy, kto rozmyślnie dokonał aborcji, w Bożych oczach jest winny morderstwa. To musi zostać wyznane konkretnie jako morderstwo. To nie jest mój pomysł. Ja nie tworzę zasad. Rozumiecie to? Ja je tylko wam objaśniam. Służysz komuś uwolnieniem. Wyciągnąłeś demona już prawie do gardła, ale dalej nie chce wyjść. Zatrzymaj się i sprawdź. Pamiętam 16-letnią dziewczynę, którą przyprowadziła matka. W końcu powiedziałam jej, słuchaj, jest coś, co musisz jeszcze wyznać, zanim demon wyjdzie. W końcu wyznała, że usunęła ciążę. Jej mama o tym nie wiedziała. W chwili, kiedy to wyznała, demon wyszedł. Cudownie było zobaczyć, jak padły sobie w ramiona. Według mnie wyznanie takiego grzechu jest niezmienną zasadą. Numer 9. To jest kontrowersyjne. Nie oddzielenie się. Zgadnijcie w jaki sposób.
Jak według Nowego Testamentu mamy oddzielić się? Przez chrzest. Chrzest wodny. Pamiętajcie, Izrael został uwolniony z Egiptu przez krew baranka, ale zostali oddzieleni od Egiptu wodami Morza Czerwonego. To woda zagroziła drogę egipskiemu pościgowi. Ścigali ich tak długo, aż natknęli się na wodę. Według mnie ludzie, którzy nie chcą przyjąć chrztu wodnego, nie kwalifikują się do uwolnienia. Tu nie ma dowolności. To nie jest wymysł takiej czy innej denominacji. Stwierdzam po prostu, że tak jest. Jeśli uda Ci się przekonać Boga, że chrzest nie jest konieczny, to dobrze, ale ja nie chciałbym brać w tym udziału. Numer 10. Bardzo skomplikowany. Jest to część większej bitwy, wymagającej zbiorowego działania. Niektórzy ludzie są, jak ja to nazywam, szatańskim polem bitwy. On ich nie wypuści, nie z powodu tego, kim są, ale z powodu tego, za czym się opowiadają. Nie mam czasu głębiej w to wchodzić, ale są ludzie, za których cała społeczność musi wziąć odpowiedzialność. Dawam przykład. Znałem młodego człowieka chorego na chorobę Hodgkina, złośliwy nowotwór tkanki limfatycznej. Jest nieuleczalna i jest tylko kwestią czasu, kiedy cię pokona. Należał do pewnej społeczności. Kiedy w tej społeczności dobrze się działo, on nie chorował. Ale jeśli w społeczności działo się coś złego, w sensie duchowym, to zaczynał chorować. W końcu szatanowi udało się wejść do tej społeczności, rozbił ją i zniszczył. Wtedy on zmarł. Rozumiecie to? Jego fizyczna kondycja była dokładnym barometrem duchowej kondycji wspólnoty, do której należał. Są tacy ludzie. Nie mamy na to wpływu. Ostatnia część. Jak utrzymać uwolnienie? Zazwyczaj nie mam już czasu mówić na ten temat. Jest seria sześciu kasów pod tytułem Uwolnienie i demonologia. Jest to dostępne dla wszystkich. Ostatnia z tych kaset ma tytuł Siedem sposobów utrzymania uwolnienia. Więc jeśli nie powiem o wszystkim dokładnie, w każdym razie, numer jeden. Uczyń Jezusa swoim Panem. Zwykle na koniec usługi mówię ludziom, którzy zostali uwolnieni, aby nie wychodzili, dopóki nie uczynią Jezusa Panem w każdej dziedzinie swojego życia. Pamiętacie o tym, co mówił Jezus w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza? O tym, co się dzieje, kiedy nieczysty duch wychodzi z człowieka. Chodź do pustkowi, szukając ukojenia, ale potem mówię, wrócę do mojego domu. Co ma na myśli, mówiąc o swoim domu? Osobę, w której mieszkał. Kiedy wraca, widzi tam trzy rzeczy. Jest pusto, jest wymiecione i uporządkowane. Na czym polega problem? Nie na tym, że jest zamiecione. Nie na tym, że jest uporządkowane. Na czym polega problem? Jest pusto, miejsce nie jest zajęte. Nie pozwolono nikomu tam wejść. Jest tylko jedna osoba wystarczająco silna, aby zatrzymać diabła poza swoim życiem. Wiecie, kto to jest? Jezus. Każdy obszar zajmowany przez Jezusa jest bezpieczny. Ale każdy obszar, którego Panem nie jest Jezus, jest niebezpieczny. Jechaliście kiedyś w Stanach Zjednoczonych około 6-7 wieczorem, szukając motelu, aby spędzić noc? Szuka się jednego słowa napisanego czerwonym neonem. Jakiego? Pokój do wynajęcia. Tak jest. Jeśli to zobaczycie, wiecie, że możecie wejść. W świecie duchowym, nad każdym dniem swojej osobowości, która nie jest oddana pod panowanie Jezusowi, świeci się taki czerwony neon. Wolny. Wtedy wróg wie, że może wejść. A kiedy już wejdzie, to jest skłonny przyprowadzić z sobą 7 innych, gorszych niż on sam. Numer 2. Powiem króciutko. Szata chwały.
Biblia mówi, że Bóg dał nam szatę chwały w miejsce ducha przygnębienia. Czy to prawda? Kiedy uwielbiasz Pana, dręczysz diabła bardziej, niż on może dręczyć ciebie. Pozwólcie, że krótko wam o tym opowiem. Wiele lat temu, zanim jeszcze zająłem się służbą uwalniania, byłem pastorem zwykłego zboru zielonoświątkowego w Londynie. Były tam dwie rosyjskie Żydówki, którym w cudowny sposób udało się uciec z Rosji. Były zbawione i ochrzczone w Duchu Świętym. Kiedyś byliśmy razem z nimi i moją żoną modląc się. One naprawdę wierzyły w chwalenie Pana. Mam na myśli to, że nie były z tym pościągliwe. Mówiły, że w Rosji baptyści chwalą Pana głosiej niż zielonoświątkowcy gdzie indziej. I kiedy tak spędzaliśmy czas przed Panem, ktoś zadzwonił do drzwi. Kiedy poszedłem otworzyć, okazało się, że była to jedna kobieta z naszego zboru. Za rękę przyprowadziła swojego męża. Powiedziała, że to jej mąż, który wyszedł właśnie z więzienia i że ma demona. To nie była dla mnie dobra wiadomość, ponieważ nie wiedziałem, co się robi z demonami. Ale nie mogłem jej odmówić, więc zaprosiłem ich tam, gdzie siedzieliśmy. Powiedziałem, pomódlmy się. To jest bezpieczne wyjście. Modlitwa zawsze jest rzeczą duchową. Czasami takie podejście nie daje rezultatów, ale w końcu brzmi to dobrze. Zaczęliśmy się modlić, a te Rosjanki, nie przejmując się niczym, chwaliły Pana. Na to ten mężczyzna powiedział, że jest zbyt dużo hałasu i że wychodzi. Tego, co powiedziałem, nie przemyślałem, ale odpowiedziałem mu dobrze. Powiedziałem, słuchaj, jedynym, który nie lubi tego hałasu, jest diabeł, bo my chwalimy Jezusa. Masz dwa wyjścia. Jeśli wyjdziesz teraz, to diabeł wyjdzie z tobą. Jeśli zostaniesz, to diabeł wyjdzie bez ciebie. Odpowiedział, że zostaje. 10 minut później, bez żadnych wydarzeń, które był nieświadomy, podszedł do mnie i powiedział, to właśnie wyszło. Czułem, jak wychodzi przez gardło. To wydarzenie uświadomiło mi, jak bardzo diabeł nie lubi, gdy chwali się Jezusa. Jeśli przyodziejesz się szatą chwały, to będzie się trzymał od ciebie z daleka, dlatego, że sprawiasz mu tym większe zakłopotanie, niż on może ci sprawić. Numer 3. Przywdzij całą zbroję Bożą. Tu nie masz wyboru. List do Efezjan, rozdział 6, wersety od 14 do 17. Zaczyna się w 12, racja. Wszystko, co jest tam wymienione, jest dla ciebie. Nie muszę ci tego wszystkiego mówić. Numer 4. Żyj według Bożego Słowa. Co mówi Ewangelia Mateusza, rozdział 4, werset 4? Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które wchodzi z ust Bożych. Nie możesz żyć swoimi uczuciami. To jest najbardziej niebezpieczna rzecz, jaką możesz zrobić. Będziesz jak na huśtawce, a za każdym razem, kiedy będziesz miał zły nastrój, otworzysz drzwi. To trzy słowa. Fakty, wiara i uczucia, których w kolejności nie wolno zmienić. Fakty są w Bożym Słowie. Wiara wierzy w fakty, a na końcu są uczucia. A jeśli zmienisz kolejność i zaczniesz żyć według uczuć, stracisz swoją kotwicę. Będziesz jak dryfująca łódź bez kotwicy. Numer 5. Poddaj się Bogu i co więcej, przeciwstaw się diabłu. Umieszczę tu szatan, bo jest to krótsze do napisania. To było z listu Jakuba, rozdziału 4, wersetu 7. Zauważcie, jaka jest kolejność. Co musicie zrobić najpierw? Poddać się Bogu. Jeśli poddać się Bogu, a następnie przeciwstawisz diabłu, co się wtedy stanie? Co mówi Biblia? Co on uczyni? Ucieknie od ciebie. Wierzysz to? Wielu chrześcijan postępuje akurat odwrotnie. Są poddani diabłu, a sprzeciwiają się Bogu. Naprawdę, wielu. Numer 6. Umieszczę tu właściwa społeczność. To ma znaczenie, jaką masz społeczność. Pierwszy list Jana,
rozdział 1, werset 7 mówi, że jeśli chodzimy w światłości, jak On stanie w światłości, to co się dzieje? Mamy społeczność. Jeśli nie ma społeczności, to nie jesteś na światłości. Nie jesteś chroniony przez krew. Krew oczyszcza tylko w światłości. Ale jaką społeczność będziesz miał? Z pobożnymi lub bezbożnymi? Paweł mówi, abyśmy nie mieli społeczności z martwymi uczynkami ciemności. Społeczność jest testem na to, gdzie się znajdujesz w swoim duchowym życiu. Numer 7. Bądź zdyscyplinowany. Nie można być prawdziwym chrześcijaninem bez dyscyplinowania. Samodyscyplina, dyscyplina w rodzinie, dyscyplina wobec władzy, w szkole, w kościele. Jest wiele dziedzin dyscypliny, a ten, kto jej się sprzeciwia, jest buntownikiem. A wiecie, co Biblia mówi o buntownikach? Pierwsza księga Samuela, rozdział 15, werset 23. Bunt jest jak czary. W chwili, kiedy się buntujesz, wystawiasz się na działanie ducha czarów. Dyscyplina. Rozumiecie to? Dzisiaj dla wielu osób jest to nieprzyjemne słowo. Należy zacząć od samodyscypliny. Większość chrześcijan ulega swoim nastrojom, zachciankom i upodobaniom, ale nie możesz tego robić. To jest tak samo niebezpieczne, jak uleganie popędowi seksualnemu. Nie możesz tego robić. Numer 8. Ostatni. Postaw Jezusa w centrum. Zobaczysz, że wszystko zaczyna się i kończy na Jezusie. Chcę przeczytać jeszcze jeden fragment Pisma Świętego z Ewangelii Jana. Rozdział 12, wersety 31 i 32. Jezus mówi, teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Zauważcie kolejne. Kiedy szatan jest wyrzucony, co jest następną rzeczą do zrobienia? Wywyższenie Jezusa. Wypełni wolne miejsce Jezusa. Po wyrzuceniu szatana zostaje próżnia. Jest bardzo ważną rzeczą, aby wypełnić ją właściwymi rzeczami. Skup się na Jezusie. Nie skupiaj się na demonach. Nie rób diabłu zbyt dużego rozgłosu. On to lubi. Demony są rzeczywiste, jak bakterie, wirusy i inne rzeczy. Musimy uznać ich istnienie. Musimy sobie z nimi radzić, ale zdrowa osoba nie chodzi cały czas w kółko, myśląc o bakteriach i wirusach. Rozumiecie to? Zdrowie w pewnym sensie je wyklucza. Nie dopatruj się demona pod każdą filiżanką i każdym talerzykiem. Jeśli jesteś z bardziej tradycyjnego kościoła lub nawet mniej tradycyjnego, nie idź po powrocie do twojego pastora czy proboszcza, nie wstykaj mu palca między oczy i nie mów mu, że ma demona. To może być prawda, ale nie tak się postępuje. Poszło nam nieźle, biorąc pod uwagę czas. Chcę zakończyć bardzo praktyczną uwagą. Dziękuję bardzo. To, co teraz będzie miało miejsce, jest nadobowiązkowe. Chcę, żebyście wiedzieli, że nikogo nie zmuszę. Ale jeśli teraz między wami są tacy, którzy czują na podstawie tego, co usłyszeli, lub na podstawie wcześniejszego doświadczenia, że mają jakiś problem, demoniczny problem. Czują, że mają jakiś obszar w życiu, którego nie kontrolują, którego Jezus nie kontroluje. Może kontrolujesz go w 90%, ale nie w tych 10%. To może być w twojej naturze, w twoim umyśle, życiu seksualnym. Może to dotyczyć relacji z innymi ludźmi. Jednym słowem, jest dziedzina, w której potrzebujesz uwolnienia. Chcę ci pomóc. Pomogłem, mogę to powiedzieć bardzo uczciwie, setkom tysięcom ludzi. To działa. Oto to chcę wam zaoferować. Tych, którzy pragną pomocy, za kilka minut poproszę, aby wstali i pomodlili się.
Nie będziecie się modlić do mnie, będziecie się modlić do Jezusa. Pamiętajcie, tylko jedna osoba może was uwolnić. Jakie jest imię? Jezus. Jeśli chcecie uwolnienia, to musicie przyjść do tego, który uwalnia. Nie macie innego wyjścia. Jezus powiedział, że tego, kto do Niego przyjdzie, nie odrzuci. Jeśli przyjdziecie, On was przyjmie. Mam metodę, którą stosuję zawsze, kiedy usługuję dużej ilości ludzi. Dwa tygodnie temu w Nowej Zelandii, w Wellington, mieliśmy 2000 ludzi. I to działało dla 2000. Działało znakomicie. Nigdy nie widziałem tyle wyzwolonych ludzi w tak krótkim czasie. Chcę was poprowadzić teraz w modlitwie. To jest propozycja. W modlitwie, w której będziecie mieli możliwość ukorzyć się, przyjść do Jezusa i potwierdzić to, że spełniliście warunki. Podyktuję wam słowa. Wyrzekniecie się okultyzmu i każdego innego kontaktu z mocą szatana. Przebaczycie każdej osobie, która kiedykolwiek was zraniła lub źle potraktowała. Uwolnicie wasze życie od wszelkiego przekleństwa i musicie uczynić to w wierze, bez zrozumienia. A potem przejdziecie do Jezusa jako kandydaci do uwolnienia. Kiedy już wypowiecie modlitwę i spełnicie wszystkie warunki, ostatnią rzeczą, którą powiecie, będzie Amen. Po tym, jak powiecie Amen, już się nie modlicie. Modlenie jest bardzo religijne. Brzmi dobrze. Ale tak długo, jak długo się modlicie, zatrzymujecie demony w środku, rozumiecie? One nie mogą przejść przez waszą modlitwę. Nie mówcie innymi językami. Mówienie innymi językami jest cudowne, ale ma ten sam efekt. Zatrzymuje demony w środku. To jest tak jak z karetką albo samochodem policyjnym, który jedzie ulicą z włączoną syreną i światłami. Wszyscy odsuwają się na bok i pozwalają im przejechać. W podobny sposób wchodzą demony. Zróbcie im drogę. Uwolnijcie je. Pozwólcie im wyjść. Powiedziałem, że wiara bez uczynków jest martwa. Nie ja, ale Biblia to mówi. Dlatego nie stój pasywnie po modlitwie, czekając, aż się coś stanie. Zrób jedną bardzo prostą rzecz. Zacznij wydychać przez siebie. Wydalaj. Zobaczysz, jeśli masz jakiś problem, po krótkiej chwili wyjdzie z ciebie coś więcej niż zwyczajny ludzki oddech. To ma zrobić potem. Kiedy to się będzie działo, możesz poczuć się pozbawiony godności. Mogą dziać się z tobą rzeczy niezbyt religijne. Jeśli zdecydujesz się zachować godność i religijność, stracisz to, co się modliłeś. Wybór należy do ciebie. Ja sugeruję, żebyś to uwolnił i wyrzucił z siebie. Mówię ludziom, że diabeł nie jest dżentelmenem. On przychodzi nieproszony i zwykle musi być wykopany. Wykop go, jak tylko możesz. Nie oszczędzaj go. Znienawidź go. Słuchajcie, nie jest grzechem nienawidzić diabła. Grzechem jest nie nienawidzić diabła. Pasywność i obojętność jest grzechem. Proszę, aby ci, którzy chcą się modlić, teraz wstali. Nie mamy więcej niż około 3 minuty. Modlimy się do Jezusa, który uwalnia. Nie do brata Prince'a. Chcę, abyście powtarzali te słowa. Wszystkie one pochodzą z Biblii i z tego, czego nauczałem. Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym i jedyną drogą do Boga, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy i powstałeś z martwych. Przychodzę do Ciebie teraz po miłosierdzie i przebaczenie. Wierzę, że mi przebaczasz i przyjmujesz jako swoje dziecko. Dlatego, że Ty mnie przyjmujesz, ja uznaję siebie za dziecko Boże. Panie, znasz ten mój szczególny problem. Demoniczne oddziaływania, które mnie dręczą. Panie, chcę wypełnić Twoje warunki i przyjąć Twoje uwolnienie. Przede wszystkim przebaczam każdej osobie, która kiedykolwiek mnie zraniła lub skrzywdziła. Wszystkim im teraz przebaczam. Teraz chwila przerwy. Wymień po cichu osoby, którym przebaczasz.
Idźmy dalej. Panie, przebaczyłem wszystkim tym osobom. Odrzucam wszelkie zgorzknienie i urazy, wszelką nienawiść i bunt. Wierzę, że Ty mi przebaczyłeś. Dziękuję Ci za to. Wyrzekam się także wszelkiego kontaktu z Satanem, okultystycznymi siłami, tajnymi stowarzyszeniami i wszystkiego, co należy do terytorium Satana. Wyznaję, że byłem na tym terytorium i odwracam się teraz do tego placami. Panie, jeśli jest jakieś przekleństwo nad moim życiem, to dziękuję Ci, że na krzyżu Ty stałeś się przekleństwem, abym ja mógł być od niego wolny i mógł przyjmować błogosławieństwo. Proszę teraz o uwolnienie od przekleństwa i o wejście do błogosławieństwa. Panie, chcę wystąpić teraz przeciwko każdemu złemu duchowi, który zajmuje jakąkolwiek część mojej osobowości. Chcę Ci powiedzieć, że ich nienawidzę. Są moimi wrogami. Nie będę miał z nimi żadnego pokoju ani kompromisu. Nie będą miały miejsca już we mnie. Odwracam się teraz przeciwko nim i w autorytecie imienia Jezus rozkazuję im opuścić mnie. Wydalam je teraz w imieniu Jezusa. Amen. Nie modlicie się już? Potem ja zakończę modlitwę. Ty pozwól mi wyjść. Zacznij wydalać się teraz w wierze. Panie, jako Twój sługa i reprezentant na tym miejscu, w oparciu o autorytet starszych lokalnego kościoła, przejmuję władzę w imieniu Jezusa nad każdym złym duchem, którego tutaj się wyrzeczono, i rozkazuję im teraz wyjść. W imieniu Jezusa uwolnijcie tych ludzi i wyjdźcie z nich teraz. Rozkazuję w potężnym i nad wszystkim panującym imieniu Jezusa Chrystusa. Potwierdzam, że Jezus Chrystus jest Panem tego zgromadzenia, że pokonał Satana, że trzyma klucze śmierci Hadesu, że wszelka władza została mu dana na niebie i na ziemi. Satanie, jesteś tam poddany w imieniu Jezus. Musisz nam być posłuszny. Musisz wyjść z tych ludzi. Nie masz wyboru. Biblia mówi, że musisz wyjść. I wyjść musisz. Satanie, w imieniu Jezusa. Amen. Weź teraz pełne uwolnienie. Uwolnij się od wszystkiego. Teraz Boże pomaganie jest tutaj. Możesz uwolnić się od wszystkiego. Jest to o wiele trudniejsze, kiedy pomaganie zniknie. Nie martwcie się ludźmi. Niech Was nie powstrzymuje własna godność. Ona wróci za kilka minut. Tak, dzięki Ci, Panie. Dzięki, Ojcze. Dzięki Ci, Panie Jezu. Chwała Twojemu imieniu. Chwała Twojemu świętemu imieniu. Chwała Twojemu imieniu. This concludes this teaching in